Czy oprócz Xiaomi i Realme ktoś z Was jest w stanie wskazać producenta, który robi przyzwoite smartfony w rozsądnej cenie? Po tytule dzisiejszego odcinka na pewno się domyślacie, że takim producentem, przynajmniej w moich oczach, jest Motorola. Mało tego, powoli Motka staje się moim ulubieńcem, jeśli chodzi o smartfony. Od zeszłego roku, gdy do ręki wezmę jakikolwiek ich smartfon, to zawsze czymś pozytywnym jestem zaskoczony. Każdy ich telefon ma taki swój smaczek, który sprawia, że z ich telefonów korzysta mi się mega przyjemnie. Czy podobnie będzie tym razem? Pozwólcie, że opowiem Wam parę słów o Motorola Moto G73 5G. Zapraszam. Smartfon przychodzi do nas z kompletnym wyposażeniem. Oznacza to, że w pudełku znajdziemy przejrzyste etui, kabelek oraz 30-watową ładowarkę. Trzeba przyznać, że jak na średnią półkę jest naprawdę nieźle. Chociaż czy to na pewno średnia półka? Bo telefon kosztuje poniżej 1500 zł. A skoro flagowce kosztują po 6000, to chyba należy przyjąć, że średnia półka to okolice gdzieś koło 3000. Z kolei niska półka to raczej smartfony poniżej 1000. Zatem mamy tu do czynienia ze smartfonem, nazwijmy to, ze średnio niskiej półki. I tak pozycjonując to urządzenie, trzeba mu przyznać, że telefon w komplecie ma więcej niż nie jeden droższy konkurent. Oczywiście, decydując się na wybór smartfona z tej półki, trzeba mieć świadomość, że nie będzie to sprzęt premium. I to w ręku czuć. Ale nie można powiedzieć, żeby było coś nie tak. W tych pieniądzach wszystko jest wykonane jak należy. Telefon wykonany jest głównie z matowego plastiku. Ale wszystko jest dobrze spasowane. Nic nie trzeszczy. Mój egzemplarz jest w kolorze białym. I jakoś specjalnie się nie brudzi. Nie widać jakichś wielkich odcisków po palcach, zatem utrzymanie go w czystości będzie bardzo łatwe. Wyspa na aparaty lekko wystaje, zresztą jak prawie w każdym telefonie. Mamy tu tylko dwa oczka, więc nie zajmuje ona zbyt wiele miejsca. Oczywiście telefon leżąc na stole dosyć znacznie się buja. Przyciski głośności i przycisk zasilania znajdują się po prawej stronie. Dodatkowo w przycisku zasilania zaszyty jest czytnik linii papilarnych, który działa sprawnie. Nie jest najszybszy, ale dosyć celny. Na dole znajdziemy złącze mini jack 3,5 mm, za co duży plus, USB typu C oraz jeden z głośników, bo mamy tu głośniki stereo, które są całkiem spoko. Może nie są to najczęściej grające głośniki na rynku, w końcu mówimy tu o smartfonie za niecałe 1500, ale w tym przedziale cenowym są zdecydowanie na plus. Grają głośno, dosyć wyraźnie i naprawdę nie mogę im wiele zarzucić. Dodatkowo ten górny głośnik jest naprawdę dobrze słyszalny. Nie jest to taki głośnik, wiecie, po to tylko żeby był. Jest naprawdę donośny i dobrze słyszalny, prawie tak samo jak ten u dołu. Na froncie ekran o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD z plusem. Niestety jest to panel IPS. Szkoda, że nie mamy tutaj OLED-a, bo przypominam, że poprzednik, czyli G72, taki posiadał. Dlatego kąty widzenia, kontrast i kolor czarny nie są na tak dobrym poziomie. Kolorki też mogłyby być bardziej nasycone. Poziom jasności też nie jest wybitny, a dodatkowo widać wyraźny spadek jasności pod kątem. Dobrze, że mamy chociaż odświeżanie 120 Hz. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 930. Do tego 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Motorola słynie z dobrej optymalizacji, zatem smartfon wydajnościowo działa jak należy. Nie zauważyłem jakichś większych problemów, system pracuje szybko i stabilnie. A do tego smartfon praktycznie wcale się nie nagrzewa. Duża w tym zasługa lekkiej i mega przyjemnej nakładki Motorola. Jest to taki prawie czysty Android z paroma użytecznymi dodatkami od Motorola. Chyba już wszyscy znają sławne gesty Moto. Potrząśnięcie aktywuje latarkę, a obrócenie aparat. Smartfon ma pojemną baterię 5000 mAh, co zapewnia nawet do 2 dni pracy. Spokojnie jesteśmy w stanie wykręcić 7, czasem nawet 8 godzin SOT. Baterię uzupełnimy dzięki 30-watowej ładowarce, może nie jest to najszybsze ładowanie na świecie, ale zawsze szybsze niż w Samsungu i iPhone'ie. Ładowanie do pełna trwa mniej więcej godzinę i 10 minut. Oczywiście chyba nie muszę wspominać, że ładowania indukcyjnego tu nie znajdziemy. A teraz przejdźmy do aparatu, który nawet mnie zaskoczył. Mamy tutaj dwa oczka. Aparat główny 50 megapikseli ze światłem f1.8 oraz ultra szeroki kąt 8 megapikseli z przysłoną f2.2. Trzeba przyznać, że w dobrych warunkach oświetleniowych praktycznie większość smartfonów sobie poradzi. I nie inaczej jest w przypadku Motorola. Fotki wychodzą przyzwoicie. Rozpiętość tonalna utrzymuje się na dobrym poziomie, kolorystyka jest całkiem naturalna. Nie widać tu żadnych przepaleń. Obraz jest wystarczająco ostry.
W nocnych warunkach jest już trochę gorzej, co raczej nie powinno dziwić w tej półce cenowej. Oczywiście widać też różnicę w nasyceniu kolorów między obiektywami. Poza tym ultra szeroki kąt ma zastosowanie jedynie w ciągu dnia. Posiada on autofokus, więc pozwoli na wykonywanie zdjęć makro. Przedni aparat wypada też całkiem nieźle, jeśli mamy dużo światła. Mamy tu 16 megapikseli z przysłoną f2.4, co w odpowiednich warunkach pozwoli na strzelenie ładnego selfiaka. Nagrywanie filmów za to jest delikatnie mówiąc średnie. Maksymalnie wideo możemy nagrać tylko w Full HD w 60 klatkach. Po ciemku brakuje szczegółów, ewidentnie widać, że brakuje optycznej stabilizacji. Do tego autofokus ma problemy z celnością i szybkością. Podsumowując, Moto G73 5G to całkiem przyzwoity smartfon ze średniej niskiej półki cenowej. Jeśli wybaczymy mu troszkę słabszy wyświetlacz, to smartfon odwdzięczy się płynną i bezproblemową pracą. Ma kompletne wyposażenie, działa sprawnie i to w sumie tyle. Jeśli jednak zależy Wam na lepszym wyświetlaczu, może warto spojrzeć w stronę zeszłorocznej G82, ewentualnie gdzieś na promocji wyrwać H30 Neo, który jest dużo lepszym smartfonem. No i to by było tyle na dzisiaj, dajcie znać co myślicie o tym smartfonie, czy mieliście z nim do czynienia. Sekcja komentarzy jest dla Was, link do tego modelu oczywiście umieszczę w opisie pod filmem. Dużo z Was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje kanału, więc również zachęcam do subskrypcji i polajkowania. A tymczasem trzymajcie się, do następnego.